Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 23 Kariera Menadżera Olympique Lyon. W poprzednim odcinku doszliśmy do 14 października 2023 roku i będzie teraz przed nami starcie z PSG, pierwsze starcie ligowe z PSG. Jesteśmy obecnie na trzecim miejscu. Nica, która jest na drugim miejscu, ma kolejkę więcej i tyle samo punktów, więc oczywiście ich, jeśli zremisujemy albo wygramy, no to przeskoczymy. Fajnie byłoby na pewno wygrać z PSG, bo wydaje mi się, że ani razu jeszcze tego nie zrobiliśmy. Jestem dość przekonany, że ani razu nie wygraliśmy jeszcze. Mierzyliśmy się w Pucharze Francji, tam po karnych przegraliśmy. W Superpucharze przegraliśmy. W lidze w tamtym sezonie dwa razy przegraliśmy, więc no nie wygraliśmy z nimi jeszcze. A to jest na pewno, będzie taki troszeczkę, można tak powiedzieć, że moment przełomowy, jeśli dam radę w końcu pokonać PSG. Jak na razie, jak widać, oni też w tym sezonie nie przegrali ani jednego spotkania. 7 zwycięstw, 2 remisy. Też na pewno zrobię coś, co widziałem właśnie w komentarzu, żeby dać podwyżki tym graczom, którzy właśnie mają troszeczkę niższe morale. Tutaj mamy trzech, którzy mają niższe morale, ale oni są wypożyczeni. Więc Boateng na przykład, on jest zły na minuty, poza tym on będzie kończył karierę, więc z nim nie będziemy tego robić. Lomaniemu właśnie damy, dałem go też na listę wypożyczeń i też właśnie z nim przedłużymy. Więc on będzie już bardziej szczęśliwy. Thiago Mendes, on nie jest zadowolony z minut na boisku, kontrakt mu się poda, więc z nim nie będziemy. Da Silva, on właśnie już pójdzie na wypożyczenie. El Arauz, jego bym właśnie też może wypożyczył ostatecznie. I też bym mu oczywiście przedłużył jeszcze kontrakt najpierw. Dobra, tak. Kto tu jeszcze nie jest szczęśliwy? Mboup nie jest szczęśliwy. On też, kończy mu się kontrakt, więc tym bardziej dobrze. Właśnie, idąc dalej. Laka tutaj, Laka, nie wiem. Jego też może wypożyczylibyśmy, bo ma 19 dopiero lat, więc w sumie może też pójść na wypożyczenie. Sar też kontrakt mu się tutaj niezbyt podoba. On pewnie ma długo kontrakt właśnie, więc nie będziemy z nim przedłużać. Dobra, więc wszyscy już, którym mogłem coś pomóc, może tak powiedzieć, no to pomogłem. I teraz możemy przechodzić do tego meczu, do pierwszego meczu dzisiaj, do starcia z PSG. Gramy u siebie, mamy podstawowy skład. Spróbujemy zrobić, co możemy. Oczywiście mam nadzieję, że wygramy. I będziemy mogli zaczynać powoli już 10. kolejkę Ligue 1 tutaj. Będziemy mogli zaczynać i zaczynamy to spotkanie. Zaczynamy dla nas na pewno bardzo ważne spotkanie. Wiadomo, że dla PSG też, ale dla nas też właśnie przez to ważne, że próbujemy w końcu mieć to pierwsze zwycięstwo. Jednak, bo to był na pewno, tak jak już właśnie mówiłem, przełomowy moment, gdyby nam się to udało zrobić. Kolomuani jeszcze tutaj próbuje, ale z Marquinhosem niezbyt ma szansę duże, żeby wygrać. Mbappé ma piłkę teraz. Fabian Ruiz, podaje do Mbappé. Mbappé dobrze tutaj odegrał. Icardi, Mbappé. Wan-Bissaka, bardzo dobry odbiór, bardzo ważny odbiór, żeby tutaj zatrzymać tą dynamikę tej akcji. Świetnie, Wan-Bissaka, tylko że właśnie niestety tutaj troszeczkę za długo przytrzymałem piłkę. Jeszcze Mbappé dobrze podaje i mają niestety bramkę. Niestety od początku zaczęli atakować dobrze i niestety mają szybko bramkę. Mamy oczywiście jeszcze sporo czasu, bo to jest dopiero początek meczu, ale niestety miałem nadzieję, że takiego scenariusza, że taki scenariusz po prostu się nie wydarzy. Nie ma zbytnio tutaj opcji, bo nikt mi nie wychodzi za dobrze. Randall Colomwani zwłaszcza mi nie pokazuje się w najlepszej, najlepiej jest właśnie zbytnio tutaj. Jeszcze podanie. Czy tam nie było spalonego? Tam nie było chyba spalonego, ale nie ma też bramki, bo Szerki niestety nie ma dobrego wykończenia w tej akcji. A szkoda, mamy rożny. Kolomwani, to jest bramka. Mamy remis. Randall Kolomwani 1-1. Udało się ze stałego fragmentu gry z rożnego dobrze dośrodkować i Randall Kolomwani z kolejną bramką w tym sezonie i bardzo ważną bramką, bo z powrotem mamy szansę, żeby wygrać z PSG. Możemy jeszcze raz zobaczyć, naprawdę dobrze sobie tutaj zrobił miejsce Randall Kolomwani. Ciężko tam było, ale wygrał tą główkę z Danilo Pereirą. Potem świetne wykończenie, dalszy słupek i to jest bramka. To jest bramka młodego Francuza. Zobaczymy zaraz, co PSG pokaże Mbappé. Mbappé traci piłkę, choć nie na długo jednak.
Diomande, aj, tam będzie żółta kartka. Lukeba. Chciałem właśnie tak, nie chciałem za bardzo zrobić takiego nagłego ruchu tam w tym polu karnym. Diomande dostaje oczywiście żółtą kartkę za tamten ślizg, w pełni zasłużona żółta kartka. Będą grali na krótko, będą to robili. Carlos Soler, Hiszpan do Hiszpana. Carlos Soler. Mbappé, Mbappé strzela. Dobrze, że to nie był mocny strzał. Lopez broni. Kolejny raz będą na krótko tutaj grali. Carlos Soler podaje do Fabiana Ruiza. Tam był faul? No, nie wiem, dziwnie naprawdę, jeśli to jest faul. Ledwo co go tam praktycznie dotknęliśmy, wydawało mi się. Lopez łapie piłkę i teraz szybko naprzód Zaha. Zaha teraz pędzi, na skrzydło uciekamy. Jest tutaj Hakimi, ale pędzimy. Zaha świetnie mija Hakimiego i Zaha biegnie. Zaha biegnie, Zaha strzela, Zaha trafia. Wilfried Zaha z bramką na 2-1 i mamy prowadzenie. Mamy prowadzenie w Lyonie. Pięknie, pięknie, udało się ich skontrować. Ważne było właśnie to, że Lopez dość szybko wyrzucił tą piłkę i ta obrona, nikt po prostu zbytnio nie wracał tak z PSG, jakoś powoli tam gracze wracali. Mieliśmy tam strasznie też dużo miejsca, nikt nie był przy naszych graczach i Zaha pobiegł całe, praktycznie przez całe boisko i trafił. Mamy 2-1, prowadzimy z PSG. Gdyby to był inny rywal, no to można byłoby realnie myśleć, że to wystarczy, ale to jest PSG, więc to zdecydowanie nie wystarczy, żeby być pewnym siebie. Strata niestety teraz. Diomande, musimy uważać. To akurat jednak właśnie miałem mówić, że to powinien być chyba faul, bo zahaczył tam nogę Mbappé. Muszę Diomande uważać, właśnie nie mogę tam głupiego ruchu zrobić, bo nie tylko karny mógłby się być właśnie, mógłby być karny, a też mógłby być czerwona kartka. Ale to było naprawdę dziwne. Wydawało mi się, jakby ten strzał Icardiego nawet był taki, no nie wiem, jakby nawet nie przyłożył się do tego strzała, bez problemu to trafił. Naprawdę dziwne. No ale właśnie tak to jest w tym PSG grać. Taki właśnie wydaje się, że strzał taki jakby się nawet nie przyłożył, a trafia bez żadnego problemu. Jest 2-2. Nie nacieszyłem się długo tym prowadzeniem tak naprawdę. Tak to właśnie się niestety gra w tym PSG. Jest strasznie ciężko. Lukeba jeszcze dobrze udało się podać tutaj. Podanie jeszcze do Zachy i to jest szansa dla Zachy, bo właśnie Hakimi tam, Hakimiego nie było przy nim. Randal Kolomwani. Czy Randal da radę to zrobić? Krok za blisko, jeden krok za blisko niestety. Pozytyw jest taki, że naprawdę mamy te okazje. Mamy naprawdę wiele tych okazji na to, żeby strzelać. Wycofanie jeszcze do tyłu. Jeszcze dobre tutaj jedno podanie. Strzał, który jest łatwy złapania. Le Pen, tutaj Randal Kolomwani niestety się jeszcze nie pokazuje za dobrze. Czy teraz właśnie miało to być podanie do Szerkiego, nie ukrywam. Jeszcze podanie jedno, za późno. Znowu brakuje takiej decyzyjności, jak przedtem ze strzałem. Jak przedtem ze strzałem, po prostu sekundy tak za późno coś próbuje robić. Nie wierzę, no wykluczyłem jedną mu drogę i on oczywiście mi uciekł na drugą. Za bardzo się skupiłem właśnie, żeby jedną tą drogę mu, można tak powiedzieć, że wykluczyć. Chciałem go po jednej stronie właśnie tutaj na pewno nie puścić i przez to zrobiłem. Za bardzo poszedłem w tamtą stronę, Mbappé mnie z drugiej strony zrobił i niestety to jest 3-2. Niestety sprowadzenie 2-1 jest przegrywanie teraz 3-2. To jest naprawdę, nie wiem co jest z tym PSG, ale z nimi zawsze jest ciężko. Wiadomo, że oni są najcięższym, jednym z najcięższych zespołów do pokonania na świecie, bo to jest jeden z najlepszych zespołów na świecie, ale po prostu, nie wiem, te mecze czasami u nich wydaje się, że wszystko idzie dobrze, żeby wygrać. To już jest chyba trzeci taki mecz, bo w Pucharze Francji było dobrze, w meczu ligowym też prowadziliśmy i za każdym razem, pomimo że prowadzimy, to oni wracają. Nie wiem naprawdę czemu. Kolomwani spalony. Czekałem takie perfekcyjne podanie, żeby na pewno miał dużo miejsca, żeby tam na pewno piłka przeszła i poczekałem za długo. Tak, Weret.
Jeszcze do Zachy podania, dobra, może być do Kolomaniego też. Randal Kolomani musi schodzić do środka. Randal Kolomani jest 3 do 3, pięknie. Jest znowu remis, znowu walczymy, znowu żyjemy i znowu możemy to wygrać. To jest na pewno, jak na razie, możliwie najbardziej emocjonujący mecz tego sezonu, bo co chwilę jest praktycznie zmiana wyniku, co dosłownie wynik się nie utrzymuje na jakieś tam dłużej niż 15 minut gdzieś tak naprawdę wydaje się. Jeszcze ponad pół godziny tego spotkania. Na pewno to nie była ostatnia bramka. To jestem pewny, że jeszcze bramkę jakąś zobaczymy. Oczywiście mam nadzieję, że to my strzelimy tą bramkę, ale na pewno jakaś bramka tutaj padnie. Messi. Messi, który już oficjalnie przechodzi do Interu Miami, co też na pewno nie mogę się doczekać. Jako właśnie osoba, która jest właśnie kibicem ligi amerykańskiej, ligi właśnie MLS, to naprawdę nie mogę się doczekać zobaczyć Messiego w MLS, zwłaszcza, że w Interze Miami. Inter Miami to jest obecnie najgorsza drużyna, jest ostatnią drużyną w tabeli w konferencji wschodniej. Tam oczywiście są podziały na konferencję wschodnią i zachodnią. I też ogólnie tak łączy te drużyny, z tego co pamiętam, też są najgorszym zespołem, więc na pewno będzie to ciekawe, bo Messi może naprawdę ich mocno uratować. To byłoby ciekawe, gdyby dał nam przedradę z nimi wygrać mistrzostwo pomimo takiego startu, ale teraz musimy się skupić na tym, co się tutaj dzieje. Nie wierzę, no naprawdę, czemu? Zrobię za każdym razem, często robię praktycznie to samo, ale jakoś czasami z tym PSG to nie chcę wejść. Po raz kolejny robię jeden krok za blisko sobie, zamiast oddać strzał, bo po prostu chcę jak najbliżej praktycznie podejść, żeby mieć największą pewność, ale... No ale właśnie tak to jest tutaj. Wiedziałem, że to się wydarzy, ale nie mogłem już potem nic zrobić, za późno było na reakcję. Jak już zareagowałem, to było za późno. Naprawdę mecze z PSG to jest po prostu jakiś, no nie wiem, czarna magia dla nas dosłownie. Czemu coś się zawsze musi wydarzyć, że my po prostu jakoś tego meczu nie możemy wygrać? Szerki tutaj próbuje robić co może. Mamy piłkę tutaj z autu. Kolomani, chciałem zrobić jeden taki lepszy, większy taki krok. Oj, wiedziałem, że będzie to jakieś takie, będą kłopoty. Messi, wybijmy tą piłkę w końcu, dobrze. Było niebezpiecznie. Dobrze, Messi postanowił jeszcze podać. Kolomuani, ucieknij z tą piłką bardziej troszeczkę. I znowu będą kłopoty. Nie wierzę, no naprawdę. Czemu? No dosłownie to było takie, klikałem tak po prostu, żeby wybijać, klikałem kwadratem. I właśnie analogiem przecież w tamtą stronę, to czemu on wbił tą piłkę do własnej bramki, naprawdę, po co? Ja chciałem właśnie za siebie, żeby on wybijał, żeby wybijał w drugą stronę. Naprawdę. Pięknie, naprawdę. 5-3 to już jest chyba niestety po meczu. Naprawdę to jest dziwne, te mecze z tym PSG to jest po prostu coś, co jest... Samo to pokonanie PSG to powinno być właśnie jak jakiś osobny sukces, jak na przykład wygranie jakiegoś trofeum, to naprawdę, jeśli chodzi o tą serię, bo to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Nie to chciałem zrobić, ale dobra. Zaatakujmy ich troszeczkę. Niestety właśnie nie zrobiliśmy tego. W obronie jesteśmy strasznie odsłonięci. Jeszcze mam piłkę, jeszcze strzelają. Dawno bardzo ofensywne, ale właśnie niestety problem jest taki, że to już są dwie bramki straty, a nie jedna. To był faul. Musimy wybić, robimy to. Szerki na skrzydle. Jeszcze Kakweret, oddaj mu celnie, to nie jest aż takie ciężkie, żeby mocniej troszeczkę podać. I znowu tracimy tą piłkę, no po prostu PSG jest niestety i na innym poziomie. Jeszcze ta niesamowita interwencja Lopeza tutaj i strata po raz kolejny. I po raz kolejny niecelne podanie. Niestety już tutaj wychodziłem, bo myślałem, że ta piłka będzie do złapania. Mecz już niestety skończył jak ten samobój. To był taki po prostu już własne podcięcie skrzydeł sobie. Jak już właśnie my sobie niestety też biliśmy
bramkę, no to już był koniec tego meczu. Nie rozumiem naprawdę, czemu te mecze z PSG muszą być zawsze takie trudne, naprawdę. Jeszcze wywiad po meczu, ale przez przypadek robię. Merci de nous accorder ces quelques minutes après ce match pour répondre à nos questions. Voilà, c'est tout. Merci. Najgorsze właśnie jest przegrać na sam początek odcinka, bo to troszeczkę psuje taki humor troszeczkę. Na sam początek ja właśnie przegrywam, no niestety to się tutaj wydarzyło. Mecz teraz z Szachtarem. Mam 4 punkty, więc nie ukrywam, że miałem nie grać tego, ale może dobra, dam pokaż najlepsze akcje. Albo nie, zagram ten mecz, bo jednak, no jednak niebezpiecznie dobrze oni sobie poradzili na początku tej fazy grupowej, Szachtar. Liczyłem, że oni będą gdzieś na niżej nas może, a jednak niestety są wysoko, więc przydałoby się naprawdę z nimi wygrać, bo to są nasi, tak samo jak Benfica, nasi bezpośredni rywale. Z PSG naprawdę, bądź co bądź, i tak nie zagraliśmy jakoś tragicznie, tylko że no właśnie, to jest niestety to PSG. Taki sam mecz, jakbyśmy na przykład tutaj zagrali, to myślę, że to będzie wystarczyło, żeby wygrać. Tylko właśnie na PSG trzeba, no trzeba zagrać, możliwe, że najlepszy mecz, jaki mogę zagrać, naprawdę. Muszę dosłownie być bezbłędny. Le Pen jeszcze uderzy, ale nie ma bramki, Trubin łapie. Myślałem, że Le Pen wykończy. Brakło też tutaj gracza o lepszym wykończeniu tak naprawdę niż nasz tutaj SPD. Szerki. Wycofanie. Szerki. Jeszcze tutaj podanie. Le Pen. Czemu to podanie nie było naprzód do Zachy? To mnie wszystko właśnie wybiło z rytmu tak naprawdę. Bo spodziewałem się takiego dobrego podania. I właśnie troszeczkę Zacha był do tyłu i nie wiedziałem, czy na pewno strzelać. Strata piłki niestety. Aż teraz mamy łatwe przejęcie. Zaha, Kolomwani i to jest bramka 1-0. Randal Kolomwani miał obite plecy tak naprawdę przez jednego z graczy Szachtaru. Piłka spada pod nogi Zachy. Zaha wycofuje do Randala Kolomwaniego i jest prowadzenie. Teraz mamy prowadzenie, więc bardzo dobrze. Normalnie byłoby to, można powiedzieć, że w Warszawie, bo Szachtar grał mecze u siebie w Warszawie w tej edycji Ligi Mistrzów, a tutaj też w Donbas Arenie, czyli na Ukrainie, jeśli dobrze pamiętam. Chyba, nie wiem, czy to jest stworzony stadion, nie wiem, nie kojarzę. A tym się właśnie wydawało, że Donbas Arena to się nazywał stadion właśnie chyba Szachtara. Ale nie jestem na 100% pewny. Kolomwani trafia 1-0, to na pewno jestem tego pewny, że zaczynamy bardzo dobrze. Wan-Bissaka pięknie. Szerki za długo się tutaj utrzymywałem przy tej piłce. Traore tutaj, Lassina Batou, to mi się wydaje. Nie, to nie był Lassina Traore. Lassina Traore to był taki gracz już starszy. To jest ten, jak on się nazywa? To jest gracz, ale ciężko mi powiedzieć, jak on w Ajaxie był. Nie, to nie może być Lassina Traore. Czy to jest Lassina Traore? Za chwilę zobaczę, ale to jest... Lassina Traore to mi się wydaje, że to troszeczkę taki starszy gracz jest, którego kojarzę ze starszej FIFA bardziej. On też chyba grał, gdzieś w Rosji, jeśli dobrze pamiętam, w jakiejś lidze. W jakiejś, znaczy, drużynie z Rosji. Kakueret uderza, nie ma bramki. Właśnie, czy to jest ten troll? Nie mam naprawdę już pojęcia, już troszeczkę się zagubiłem. Jestem ciekawy właśnie, jak się ten gracz nazywa, ten właśnie wysoki tutaj. Bo właśnie ten dla Sine Traore, bo on był dość wysokim graczem, z tego też go pamiętam. To jest też Traore. Czy to może być ten Traore? Nie mam pojęcia. Naprawdę sobie to chyba muszę poza odcinkiem zweryfikować w sumie. Kakueret niestety stracił piłkę. A może to jest jednak właśnie Lassina Traore, tylko ten gracz to jest tylko właśnie gracz, o którym myślałem, że taki starszy już gracz to jest właśnie ten, o którym myślałem. A ja mniejsza z tym. Randal Kolomwani trafi, nie trafi na bramkę.
Bieg od bramki. Tutaj nie ma niestety nikogo od nas, więc oni mają piłkę. Pięknie Diomande. Jednak nie, jednak faul tam był widocznie. Musimy przejść tutaj, bo to może być groźne. Rzuty wolne w tej grze są dość niebezpieczne. Właśnie, to jest to, ale... Naprawdę. Naprawdę coś takiego się tam wydarzyło. Wiedziałem właśnie, że to się wydarzy, tylko Lukeba niestety... Ta piłka się troszeczkę tak jakby od niego odbiła. I oczywiście spadła prosto przed bramkę, gdzie byli tylko gracze Szachtaru. Szkoda, prawda? W głupi sposób tracimy to prowadzenie, bardzo głupi sposób. Randall Colomwani. Kakweret jeszcze do Lepene tutaj. Tylko, że właśnie niestety to podanie jest pod nogi, ależ teraz było blisko i prawie Sambuja sobie by strzelili. Randall Colomwani trafił z perzy. Czy tutaj trafi? Aj, było blisko. Też doszedł do tej piłki dobrze, tylko że niestety tym razem za mocno tutaj. Mam piłkę, ładnie. Randall Colomwani dostaje dobrą piłkę, jednak nie, bo ten gracz, ten właśnie łysy obrońca niestety zabiera piłkę. I to jest koniec pierwszej połowy. Jest 1-1. No szkoda, szkoda, że nie mamy tego prowadzenia, bo myślę, że zasłużyliśmy, żeby prowadzić. Benfica przegrywa 0-2 z Barceloną, więc tam wydaje się pewne, że Barcelona wygra. My też mam nadzieję, że damy radę ostatecznie ten mecz z Szachtarem wygrać. Szerki dostaje ładną piłkę od Randala Colomwaniego, to jest dobry moment. Ryan Szerki, biegnij Szerki. Czemu ten gracz, właśnie ten obrońca, jest dość taki szybki, prawda? Aż za szybki, troszeczkę bym powiedział. Podawałem do ta grafika, ale znowu, pewnie w ostatniej dosłownie chwili mi zabrali tę piłkę. Szybko Lopez teraz, szybko wstawaj. Trzeba ich właśnie jak najszybciej kontrować tutaj. Oczywiście odbiór, który też... Kończy się, że mam tutaj piłkę w grze dalej, a nie na przykład taki odbiór, że na aut piłka wyleciała. Aj, znowu, czemu też po pierwsze to było do tak grafika, jak to miała być piłka do Zachy? Może nie podałem wystarczająco mocno, ale to było do Zachy. Teraz mam piłkę na pewno do Zachy, dobrze podaną. Pięknie Zacha tutaj biegł, ale niestety w ostatniej chwili zabierałem mu też tę piłkę. Dobrze prosto tutaj Flopesza. Czy to piłka Zachy dojdzie tutaj? Dobra, ładnie. Jeszcze do Randala Colomwaniego, tylko że niestety ten obrońca tutaj jest blisko. Diomande, dobry wślizg. Będzie rożny, nie rożny, tylko oczywiście aut. Ależ to zrobili pięknie i trafił, niestety to trafił. Czemu Lopez nie dał rady? Dosłownie brakło tutaj, no nie wiem, jak mało brakło, żeby właśnie dał radę do tego dojść nasz bramkarz. Nikt oczywiście tutaj tego Zupkowa na skrzydle nie zatrzyma. Teraz w końcu. Teraz szybko Lepene, tylko właśnie tutaj Colomwani. Czemu nie do Randala? To jest piłka. Zaha, Wilfried Zaha, ale czemu ten strzał z pierwszej piłki był aż tak słaby?
Rzucamy piłkę, czy nie za mocno, no nie wiem, ale Randall Colomwani nie trafił, niestety nie trafił tutaj. Kakweret wrzuca znowu piłkę, tym razem Lukeba, też bramki nie będzie tutaj. Te piłki tutaj nie są podawane gdzie chce, ale dobra, jeszcze atakujemy cały czas. Kakweret. Jeszcze do Zachy podamy tutaj. Ale ta akcja praktycznie od początku nie miała takiego jednego. Nie miałem cały czas tak naprawdę pomysłu. Cały czas Szachtar teraz atakuje. Aj. Ani obrońca, żaden z naszych graczy, ani żaden nasz obrońca, ani bramkarz nie podszedł. Czemu naprawdę ten mecz też jest taki nieudany? Wydawało mi się, że byłem wręcz pewny, że jak wyszliśmy na prowadzenie 1-0, że wygramy. Wiedziałem dobrze, że przecież wiedziałem o tym, że Szachtar jest pierwszy, ale naprawdę nie powinniśmy tego meczu przegrać, a to się właśnie dzieje. Nie potrafimy im zabrać piłki niestety. Oni tak grają, to jest właśnie aż no niesprawiedliwe, praktycznie jak oni bezpiecznie, jak oni znaczy tutaj spokojnie grają. Oni są za spokojni, może tak powiedzieć, koniec meczu. I ja w to nie wierzę, naprawdę. Czemu ten odcinek musiał się oczywiście, no wszystko się zniszczyło, jak źle się zaczyna też odcinek, to źle niestety on potem idzie. I właśnie tak tutaj też jest. PSG najpierw nas pokonało, teraz z Szachtarem przegrywamy i nasza niestety sytuacja się utrudnia, bo Szachtar będzie chyba, nie wiem już chyba ile, cztery punkty mamy. Będziemy chyba 4 punkty, mi się wydaje. Więc, no nie fajnie, na pewno nie fajnie. Teraz będziemy mieli mecz ze Strasburgiem. Ale niestety właśnie, no to jest niedobry moment ogólnie na jakiekolwiek mecz, tak naprawdę, bo jesteśmy w rozsypce takiej małej. Nie gram za dobrze. Nasi gracze są dość mocno zmęczeni niestety. Dam pokaż najlepsze akcje, bo myślę, że tego meczu nie będę grał. Ale dam pokaż najlepsze akcje. Fajnie byłoby przynajmniej jakiekolwiek punkty zdobyć w tym odcinku. No nie ukrywam, że jest słabo, bo naprawdę dwa ważne mecze przegraliśmy. My atakujemy? Tak, to my atakujemy. Czyli to jest dobra akcja. Lacazette nie trafia też za wcześnie. Mogłem poczekać troszeczkę. Nie wiem, czemu się pośpieszyłem, bo chciałem bardzo tą bramkę, żeby wyjść na prowadzenie i właśnie się pośpieszyłem niepotrzebnie. Mamy rzut wolny. Czy coś z tego wyjdzie? No zobaczymy. Dużo naszych graczy jest, to na pewno. Wrzucamy piłkę. Czy ktoś da radę strzelić? Nikt. Niestety nikt. Mamy za to karny. 52 minuta. Dobra, czemu nie? Niech Zaha strzela. Wydaje mi się, że Zaha robi, na pewno robi w Crystal Palace. I jest bramka piękna. Dlatego właśnie wolałem, bo Randall Colomwani nie wiem, czy robi w Eintrachcie, ale Zaha jest też bardziej doświadczony, więc może lepiej właśnie, żeby to Zaha robił. Mamy bramkę 1-0, Wilfried Zaha z karnego pewnie uderzył i mamy bramkę na właśnie to 1-0. Mam rzut wolny teraz, z daleka bardzo, więc pewnie będziemy tutaj sobie podawać. Podam tutaj do środka, jeszcze może jedno podanie. Akurat jeszcze podanie. Aj, troszeczkę za dużo tych podań. Już wydawało mi się, że były naprawdę bliskie jakiejś dobrej akcji, żeby już strzelić, ale nie udało się. Teraz potrzebujemy od naszych obrońców naprawdę, żeby dobrze wracać tutaj. Teraz może Lopez, pięknie.
pięknie wyczułem tutaj akurat ten moment, więc udało się złapać tego obrońcę i nie trafił. Lacazette, tutaj podanie pięknie. Lacazette znajduje Rzefinio i to jest 2 do 0. I w końcu będzie zwycięstwo w tym odcinku. I wygrywamy 2 do 0. Udało się, Lyon wygrywa. Dobre uczucie, naprawdę. Bardzo fajne uczucie z powrotem mieć zwycięstwo po tych dwóch porażkach. Po tych dwóch bolesnych porażkach. Fajnie w końcu tutaj wygrać. PSG przegrywa z Lens, więc fajnie. Więc odzyskujemy te 3 punkty, które straciliśmy. Więc znowu chyba 5 punktów straty. Tak, więc naprawdę bardzo dobra robota Lens, ale teraz my z nimi będziemy grali. To na pewno niedobrze. Tutaj mam ofertę za Lomaniego, więc chciałbym go właśnie wypożyczyć na pół roku. Prawdopodobnie do Hiszpanii pójdzie, tylko nie wiadomo, czy Espanyol, czy Celta. Pewnie Celta, bo oni pierwsi z nami właśnie tutaj wszystko sfinalizują prawdopodobnie. Krótkie wypożyczenie. Prawdopodobnie właśnie będzie zrealizowane z Celtą. Lons jest na którym miejscu, właśnie zobaczymy za chwilkę. Może jednak do Espanyol pójdzie, nie wiadomo. Ósme miejsce ma Lons, więc właśnie nie wiem, czy by grać, czy nie. Potem mamy mecz, nie ukrywam, że chyba dam pokaż najlepsze akcje. Bo chciałbym właśnie zacząć od następnego odcinka mecz z Szachtarem i chcę mieć taką zemstę za właśnie za tamtą porażkę, którą mieliśmy, więc teraz spróbujemy wygrać z pogromcami PSG. Lons jest na pewno w dobrej bardzo formie, na pewno mają wysokie morale po takim zwycięstwie z PSG, więc nie będzie to łatwy mecz, ale mam nadzieję, że nam się uda wygrać. Naprawdę, pierwsza akcja już musieli nam strzelić. Cały Lons jest tutaj na własnej połowie, czy o co chodzi? No nie mieliśmy praktycznie nic do zrobienia. Cały Lons był u siebie na obronie tutaj. Piękne podanie, ale niestety gracz Lons pierwszy przy piłce. Czemu znowu ta piłka nie idzie do gracza prosto? Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, gdzie uderzać. Znowu pójdę w to samo miejsce, bo przedtem się udało. Dobrze, nie ukrywam, że myślałem bardzo nad tym, żeby pójść w środek i to byłoby bardzo złe, bo prawdopodobnie właśnie tutaj Samba został tak na środku, więc Brice Samba by to pewnie wybronił. Znowu cały praktycznie Lons. Czemu oni tak się aż bronią, naprawdę? Ta akcja byłaby dobra, gdyby nie to właśnie, że tutaj wszyscy są z Lons, więc to podanie do Kolomaniego było ciężkie, żeby tam zrobić, bo tam od razu miał graczy przy sobie. O, może tym razem się uda? To Liso już strzelał z karnego, tylko z rożnego, ale tym razem nie. I teraz Lons atakuje. Szkoda strasznie prawie tej akcji, bo tak za łatwo tam doszli do tej główki. Jeszcze mam piłkę niestety. I trafili, oczywiście, że trafili. Czemu naprawdę wszyscy sobie tak łatwo dzisiaj z nami radzą? Ja nie mam pojęcia, prawda? Jeszcze Lons mają kontrę, pięknie. No i to byłoby na tyle. Nawet i tak byśmy nie wygrali, bo nie mieliśmy na to okazji. Przegrywamy 2 do 1. Lons pobiło najpierw lidera, teraz wicelidera. Strasznie naprawdę szkoda, jaki ten odcinek był, no po prostu nieudany. Ten odcinek był katastrofą. Jedno zwycięstwo, 3 porażki.
Ma ofertę do Ajax. Myślę, że to jest na pewno bardzo dobre miejsce, żeby się rozwijać, więc byłoby spoko. Zawsze trzeba gdzieś szukać pozytywów, nawet jak nie ma. I myślę, że jedyny pozytyw, jaki ja mogę znaleźć w tym, co się dzisiaj wydarzyło, to jest to, że następny odcinek nie może być gorszy. Po prostu nie może być gorszy. Następny odcinek musi być lepszy. My mamy na sam początek mecz z Szachtarem. Jeśli chcemy potencjalnie wygrać, nie może nie wygrać, a awansować, no to musimy naprawdę ich tutaj pokonać, bo Barcelonę, no bądźmy szczerzy, prawdopodobnie nie wygramy z nimi. Oni pewnie znowu wygrają z Benficą, więc jeśli my przegramy z Szachtarem, no to krótko mówiąc, to będzie po nas. No będzie po prostu po nas. Prawdopodobnie Benfica realnie nie będzie walczyć tutaj o ten awans, bo wydaje się, że oni nie zrobią tego. Jedyne co mogą zrobić, no to nam pokrzyżować plany, jeśli z nami na przykład zremisują albo wygrają. Ale wydaje się, że to Szachtar będzie naszym głównym rywalem. Dalej nie chce mi się wierzyć, że Szachtar skończy na pierwszym miejscu. Jeśli potencjalnie z nimi wygramy, to będziemy mieli 6 punktów. Prawdopodobnie Barcelona wygra, więc będziemy tracili 3 punkty do Barcelony, a tylko punkt do Szachtara. Z Benficą będziemy mieli mecz, który też będziemy musieli wygrać, no i z Barceloną będzie ciężko. Więc na pewno będzie ciekawie. Myślę, że też będziemy już mogli kończyć. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!